Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten film może wyglądać troszkę inaczej, gdyż w moim Osmo włączyłem D-C-Line, jakiś profil kolorystyczny. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś wyprostować, albo mi się spodoba. Dobra. Moi mili, trafiliście na kanał Bo Lubię Robić Zdjęcia. Ja jestem Robert, a dzisiaj zabrałem was znowu do lasu. Słuchajcie, jest dosyć ciemno, chociaż jeszcze do zachodu mamy godzinę czasu, ale jesteśmy w wielkim, ciemnym lesie bukowym. A dlaczego? Gdyż, moi mili, mamy lato, mamy piękne niebo niebieskie, żadnej chmurki. Na lato to jest ok, to jest fajne, wszystko pięknie i tak dalej. Jest ciepło, ale dla fotografów takie niebo jest... No nie ukrywajmy, nie jest za ciekawe. Zatem pomyślałem sobie i chyba tam dalej nie pójdziemy, gdyż tutaj nawrócę, będę szedł w kierunku słońca. Gdyż jesteśmy specjalnie w lesie bukowym, postanowiłem, że kiedyś robiłem takie zdjęcia. Pokażę wam, jak zrobić zdjęcie drzewa od korzeni aż po sam szczyt. Robiłem kiedyś takie zdjęcie. Pokażę wam, jak ja to robię. I mam nadzieję, że film wam się spodoba. Będzie jedno zdjęcie. Chyba, że znajdę jakiś kat, to zobaczymy. No nie ma mgieł. Jest lato, nie ma mgieł. Nie ma takich zachodów, jakbyśmy chcieli, więc wykorzystajmy to, co mamy. Mamy bardzo fajny las bukowy. Bardzo fajne to są drzewa, chyba, że graby. Poprawcie mnie, nie jestem dendrologiem, nie znam się na tym. Dlatego poprawcie mnie. I zaraz rozstawiamy sprzęt. I pokażę wam, jak ja to robię i co chcę uzyskać przede wszystkim, bo takie zdjęcia też mi się podobają. Zatem, moi drodzy, do zobaczenia za chwilę. Dobrze, moi drodzy, od czego by tu zacząć? Moi drodzy, panorama, to będzie zwitek panoram, gdyż ja mam obiektyw 14 mm, on nie obejmie tego całego drzewa, słuchajcie, a jeżdżą rowerzyści, to jest bardzo fajna trasa uczęszczana dla rowerzystów, a gdybym chciał objąć nawet część tego drzewa, to bym musiał założyć obiektyw fish eye, czyli 7 mm gdzieś tak dalej, ale on strasznie zniekształca. Zanieczyszcza rogi, daje taki efekt fish eye'a, jak to wiecie. Owszem, on jest fajny ten efekt. Jeśli dobrze go wykorzystamy, to może dać fajny efekt, słuchajcie, nie ma problemu najmniejszego, ale zacznijmy od tego, że możemy takie zdjęcie od dołu drzewa, od korzeni aż do samej góry sobie skomponować i złożyć z kilkunastu nawet zdjęć. Tak? Jak dobrze pamiętacie, panorama to jest szeroki kadr, czyli mamy tak, jeden kadr, drugi kadr, trzeci kadr i to łączymy sobie w panoramę. Tak? Jeśli chodzi o takie drzewo, to moglibyśmy złożyć
sobie trzy kadry tak od dołu, jeden kadr, drugi kadr, trzeci kadr, czy tam czwarty kadr, słuchajcie, ale to byłby wąski przedział. Ja chcę wykonać to zdjęcie tak, że będzie to drzewo na środku, chociaż tutaj mam dwa, zaraz wam pokażę, dwa drzewa, ale też zrobić to szerzej. Zatem, moi drodzy, zaczniemy od tego, żeby zacząć dużo dziwnych dźwięków. Nie, żartuję, jeszcze jest przed zachodem słońca, są rowerzyści, piesi, turyści i tak dalej. Nie ma się co bać w lesie, jedynie zielonych ludków ze szczelbami. Ale to dobra, nie, na tym kanale nie będziemy narzekać. Słuchajcie, wracając do tematu, musimy zrobić parę zdjęć, czyli zacznijmy tak. Jedno zdjęcie dołu, drugie zdjęcie dołu, trzecie zdjęcie dołu. Jak nam nie starczy tego, to czwarte zdjęcie dołu. Przeniesiemy się do góry, będzie piąte zdjęcie, szóste i tak dalej. I słuchajcie, taki kwadrat do góry ustawimy sobie kadr. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie pokazuję wam to, jak mi się udało to zrobić. Wybaczcie, że dotykam mikrofonu. Pokazuję wam, jak to zrobić, a zaraz pokażę wam, jaki kadr obrałem i co chcę zrobić dokładnie. Zatem chodźcie, pokażę wam. I słuchajcie, Osmo, się cofnę troszkę. Zobaczcie, tu jest, leży mój plecak. Tu mam statyw ustawiony, na którym będę robił zdjęcia. A chcę objąć te dwa bułki aż do samej góry, słuchajcie. Chcę taki piękny kadr wykonać, taką panoramę pionową. Może mi się uda, słuchajcie. Zaczniemy sobie odtąd. Drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie, czwarte, piąte, szóste i tak dalej, słuchajcie, do góry. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie, gdyż kiedyś takie zdjęcie robiłem i mi całkiem spokojnie wyszło. Dobrze, moi mili. Zatem ustawiam was na statyw i robimy zdjęcie. A potem będziemy wracać, bo się ciemno zrobi, ja się boję ciemności. Ciemności się nie boję, bo niedługo ruszamy na Drogę Mleczną. Aha, słuchajcie, jakbyście chcieli ruszyć ze mną na Drogę Mleczną, to teraz we wrześniu będzie okazja, w ten weekend prawdopodobnie. Czy to będzie za późno, jak wam powiem. Dobrze, umówimy się na inny termin, ok? Dobrze, pokażę wam, jak robić Drogę Mleczną, chociaż sam będę robił. Któryś tam raz z rzędu, także dobrze. Ustawiamy się do zdjęcia i lecimy ze zdjęciem. Dobrze, moi mili, słuchajcie, o, przypadkiem nacisnąłem zdjęcie zrobić, dobra, nieważne. Słuchajcie, moi mili, robimy zdjęcie. I to będzie zestaw zdjęć, nie wiem, czy baterii mi starczy. Słuchajcie, ISO 160. 2,5 sekundy f8 naświetlania i lecimy z tej strony. Jak widzicie, poziomica wystawiona idealnie na 1/3 sekundy, znaczy 1/3 materiału i lecimy. Dobrze. Przestawiamy się, moi drodzy, tutaj, by złapać te drzewa. Poziomicę ustawiamy. Widzicie? I lecimy z drugim zdjęciem. Teraz, moi mili, ja was tutaj przestawię. O. Lecimy w tą stronę. Oczywiście poziomicę musimy ustawić elegancko sobie. I lecimy z kolejnym zdjęciem. Dobrze. Teraz, żeby ten kadr nie przestawić, wszystkie te trzy zdjęcia zrobiliśmy na tej samej przesłonie, tak? F8, 2,5 sekundy, ISO 160, automatyczny balans bieli, którego sobie wykorzystam. Dobrze. Teraz drugie zdjęcie. Oczywiście trzymając poziom mniej więcej tu. Ja mam jeszcze poziomicę ustawioną taką tutaj na tej wysokości, która mi poziomuje, gdzie jestem mniej więcej. Robimy kolejne zdjęcia. Oczywiście będą to zdjęcia drzew, zatem ustawiamy ostrość na drzewa w tym momencie. Nie będziemy się bawić w żadne inne znikome rzeczy. Oczywiście teraz przestawiamy na te drzewa, ustawiamy kadr. Zobaczcie. I robimy zdjęcie. Dobrze. Słuchajcie, nie będę wam pokazywał wszystkich zdjęć, które zrobię do samej góry. Zatem zobaczymy się za chwilę, jak już wykończę to zdjęcie.
Słuchajcie, zrobiłem 15 zdjęć, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby dobrze naświetlać, ale o tym chyba już wiecie, bo pokazuję wam przy każdym zdjęciu, na co trzeba zwracać uwagę. Moi mili, słyszę gdzieś w oddali, że kozioł jeszcze beczy, ryczy, a zaczęło się rykowisko. Niestety, znaczy niestety, no ja już zrezygnowałem z tej części fotografii. Przyczyn jest wiele, ale nie o tym będę mówił. To jest kanał o fotografii krajobrazu i makrofotografii, co mnie bardzo interesuje w tej chwili. Ale się ciemno robi, słuchajcie, jak ISO się podniesie albo coś takiego, to wybaczcie za jakość filmu, ale idę ciężkim, ciemnym wąwozem. Wracając do tematu, słuchajcie, jeśli zrobimy te zdjęcia, to musimy je skleić. Musimy je skleić w panoramę. Słuchajcie, jest takie darmowe narzędzie od Microsoftu, nawet jak ktoś pracuje na Windowsie. Image Composite Editor, tak? Microsoft Image Composite Editor, tak. To jest taka nazwa. ICE od Microsoftu. Dobrze mówiłem, sarenka mi uciekła. Piękne stworzenia. Chcą być wolne. Niech będą wolne. Słuchajcie, jak idę tym wąwozem, to pełno małych żabek jest. Trzeba uważać, żeby jakieś nie zdepnąć. Dlatego idę sobie powoli, słuchajcie. I dosyć głośno mówię, żeby mnie słyszały i uciekały spod nóg. Tak? Dobrze, i trzeba to złożyć w daną kompozycję. O, właśnie uciekają. Polecam ten program, jest bardzo łatwy w obsłudze. Wskazujecie, po prostu pokazujecie, jak robiliście zdjęcia i on to wszystko składa. Możecie polecieć na automacie, bardzo dobrze to zrobi, ale tak wiele innych z programów waszych ulubionych i tak dalej, które potrafią dobrze składać panoramę albo kompozycję zdjęć. Dlatego jeśli uda się to zdjęcie skleić i mam nadzieję, że takie wypady i takie filmy instruktaża wam się podobają, to zapraszam na zdjęcie teraz. I co, moi mili? Podobało się? Jest efekt, co? Kurczę, nauczyłem się tego sam, gdyż zobaczyłem w sieci, na zagranicznych stronach, jak gościu przedstawiał właśnie takie wielkie drzewa i był pod nimi i jak przeczytałem, czego używał, to mówię, nie, no kurczę, 18 mm obiektyw, a złapał całe to drzewo, to jest niemożliwe, to trzeba jakoś wykombinować. Czytałem, szukałem w internetach i w innych takich rzeczach i znalazłem. Znalazłem, jak się robi panoramę, jak się składa panoramę. Poszedłem sam, zrobiłem wcześniej to zdjęcie, się gdzieś wam tutaj wyświetli, bardzo dawno i to jeszcze chyba słoniaczem. No, spod nóg mi uciekają bardzo małe żabki. Soniaczem Alfą 330, 8-megapikselowym aparatem. I cóż mogę powiedzieć? Warto się uczyć, widzicie? Warto się uczyć, warto wychodzić, warto oglądać takie filmy, dlatego jeśli wam się podobał, zostawcie tą łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i polecajcie innym, jak chcecie. Nie musicie, nie nalegam. To jest moje hobby, moja pasja, chcę wam pokazać i tak dalej. Ale jeśli wy chcecie oglądać, to zapraszam bardzo serdecznie do polubienia tego filmu. Wiecie,
te algorytmy i tak dalej. Nieważne. Niemniej, jedno zdjęcie w dzisiejszym filmie, dosyć trudne do skomponowania, w trudny dzień, no bo czyste niebo. I co mogę wam powiedzieć? Teraz to już chyba się widzimy na Drodze Mlecznej, nie? Trzeba wykorzystać sytuację. Księżyc wchodzi w Nów. I jak będzie lato, to będzie czyste niebo. Dobrze. Jesień na Drodze Mlecznej. Może centrum galaktyki nie zobaczymy, bo będzie już schowane, ale to jakieś ramię tam się znajdzie, jest wystające. Zobaczymy. Pokażę wam, jak to się robi. Dobrze. To by było na tyle z tego kolejnego krótkiego filmiku. Zapraszam na następny. Do zobaczenia. Bez odbioru, moi mili. Trzymajcie się.